Konrad von Lego. Tutaj przyjrzymy się czemuś dużemu, co tutaj jest. I biorę to. To jest tak wielkie. No tak. To jest mapa świata. Dzisiaj zobaczymy sobie, co tutaj jest. Biorę to. Swoją drogą mi typowe pudełko dosyć. Oj. Mam mi tutaj kijek do podniebnego tramwaju, podniebnego pociągu. Zobaczymy sobie, co tutaj jest. Oczywiście jest multum naboi. Ale co jeszcze? Co tutaj jest? Są za klocki. Po drugiej stronie też mamy naboje akurat. I my dzisiaj się temu przyjrzymy. Mamy jeszcze tutaj. I co tutaj jest? Od której strony to się otwierało? Chyba od dołu. Tak. Tutaj to się otwierało. I tutaj są same takie płytki. To dla mnie jest nowy element. No i to tylko tyle, co tutaj jest. Bo taki wielki karton tylko na to tutaj jest. No i mamy coś tak samo dużego, coś po środku. Muszę do tego wyjąć wszystkie naboje. Tyle jest tych woreczków z nabojami. Jest. Tutaj jeden. Jeszcze jest masa tego typu. Widzę, że jest dużo tutaj takich białych. Co jest bardzo fajne. Że jest, tu masz trzy woreczki białych. Ale dobra, przeglądamy się tam w pudełku. Mamy to. Z której strony to się otwierało? Sam nie zapomniałem. Mi się przypomniało, jest to na górze. A tutaj na przykład jest instrukcja, mocno zgnieciona akurat. No ale cóż. Jest jeszcze będzie szare. Tego typu elementy jakieś. Jest dużo białych do jakiegoś podtrzymania. Ramki całej. No i jeszcze jest parę tam rzeczy, ale nie chcę tego wyciągać. Teraz to dodaję tutaj. No i tak się prezentuje mapa świata. Myślę, że ona nie jest złożona. Wydaje mi się, że będzie recenzja. Jest największy zestaw Lego, tutaj się nie mylę. Bo ma on aż 12 tysięcy elementów. Nie zostawcie łapkę w górę i subskrypcja. To już koniec na dziś, niestety. I teraz cześć! Po!